dokument przygotowany przez Unię Europejską w tej chwili, czyli pomysł Unii Rynków Kapitałowych, to w tej chwili dokument na dosyć wysokim poziomie ogólności, który precyzuje kilka inicjatyw, kilka celów, które Unia chce osiągnąć, myśląc, mówiąc, tworząc Unię Rynków Kapitałowych. Podstawowym takim celem jest uruchomienie oszczędności, które w tej chwili są zgromadzone w oszczędnościach gospodarstw domowych i użycie tych środków do tego, aby one finansowały rozwój gospodarki. Ja natomiast myślałem o tej idei wspólnego rynku kapitałowego z perspektywy moich doświadczeń i w roli szefa banku, jak i wcześniej szefa funduszy inwestycyjnych, to myślę sobie, że na pewno jedną z rzeczy, która jest potrzebna, to jest ujednolicenie różnego rodzaju przepisów, w tym również podatkowych. Prawda? Na przykład obligacje emitowane przez PKO Bank Polski są notowane na giełdzie w Luksemburgu, bo to jest wygodne dla inwestorów, którzy chcą te inwestycje, chcą te obligacje kupić. Prawda? No i ja nie wchodziłem w jakieś szczególne analizy, dlaczego tak jest, bo po prostu standard rynkowy był taki, że wszyscy doradcy, którzy doradzali w tej emisji, mówią, będzie to notowane na giełdzie w Luksemburgu, tak i tak. Prawda? No i być może właśnie ta idea, o której mówił pan Weron, no to szłaby w tym kierunku, że te różnego rodzaju różnice, czy to podatkowe, czy regulacyjne, zostałyby wyeliminowane. No i wówczas z punktu widzenia inwestorów i emitenta, ten rynek, to notowanie tego papieru, no mogłoby być w Warszawie, na Frankfurcie, czy gdziekolwiek indziej. Rozwój gospodarki, przede wszystkim kolejne założenie tego dokumentu, czyli wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Trochę inna definicja jest stosowana w przypadku krajów Unii Europejskiej, tych dojrzałych i takich krajów jak nasz. Z reguły te małe i średnie przedsiębiorstwa tam są trochę większe niż w Polsce, w związku z tym można powiedzieć, że to jest dobry kierunek, natomiast no, wszystko zależy od tego, w jaki sposób ten pomysł zostanie przekuty na konkretne rozwiązania. My liczymy na to, że ten pomysł przełoży się na stworzenie, na umożliwienie, na wspieranie tworzenia funduszy inwestycyjnych, tworzenia takiego łańcucha instrumentów finansowych, instytucji finansowych, które będą w stanie wspierać rozwój tych najmniejszych przedsiębiorstw i później będą w stanie finansować ich rozwój na każdym etapie ich rozwoju do wprowadzenia spółki na giełdę papierów wartościowych włącznie.